Gmina Podegrodzie to miejsce, gdzie chęć działania dla społeczności, przywiązanie do tradycji ludowej i poczucie odpowiedzialności za swoją małą ojczyznę jest widoczne niemal na każdym kroku. Rodzina państwa Boguckich jest tego przykładem. Wojtek Bogucki z żoną i córkami tworzą rodzinną kapelę, która swój repertuar oparła na muzyce Karpat. W ich repertuarze przemieszał się bogaty folklor grup etnograficznych zamieszkujących Karpaty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie moi ostomili u nas w gospodarstwie Wojtka Boguckiego, to jest moja ślubno. A i nasze dzieci, my tu robimy rzecz taką jak pokos muzyki, gromy na instrumentach takich jak jakich za chwilę uwidzicie. A teraz my są w spiklerzu, w takim, który zbudowano w 1878 roku. Tu jest na tragarzu data wystrugano. A teraz tu pokazujemy, jak się dawniej z lnem robił. Więc pierwsze trzeba było len zasiąć. Siało się go tak gęsto, żeby był zasiony tak, żeby się wół nalizał. Potem jak len urósł, to się go wyrywało razem z korzeniami. No i taki len trzeba było oddzielić od nasion. Do tego służyły tego typu właśnie przyrządy. No macie tu tak samo, po tym len się mocyło, len się susyło. No i na takich właśnie, jak tu macie tak, pomiędzy tego typu albo tego typu. Już bo lekko obrobiło, to następnie trzeba go było dobrze wycesać. Tu już jest len wycesany, a potem taki len się przędło na kołowrót. Stary instrument, który występował na tym terenie, w Dolinie Dunajca, w Dolinie Popradu, właściwie to w całej Polsce i Europie, nazywa się trąbita i nim dawano sobie sygnały z jednego grodu na drugi. Tak jak na przykład z Zomczyska na Groble do Nostrzowic. Albo gajdy, tak się na to godo, przywędrowała z Bliskiego Wschodu, ma ponad 2000 roków historii. Nie było wesela, nie było chrzciny, nie było uroczystości rodzinnych, żeby dudziorz nie grał na dudach. Zrobiony z gliny, na którym można sobie coś zagrać. Fujarka zbudowano z dwóch części, sklejono pszczelim kitem i sznurkiem. Instrumentów w połowie XIX wieku były tak zwane kapele regionalne, no i skrzypce.